na Nokia E7 dostępna jest aplikacja Facebooka. Możemy również korzystać z Twittera. Jednocześnie obie aplikacje możemy wyciągnąć w formie widgetu na ekran główny telefonu i na bieżąco śledzić zmiany na naszych kontach. W tym miejscu pokazują się dane z mojego konta na Facebooku oraz dane z mojego konta na Twitterze. Możemy wprowadzać wpisy, śledzić zmiany na naszej tablicy, śledzić nowe wiadomości, które do nas dotrą. W ciekawy i prosty sposób możemy uploadować zdjęcie na Facebooka. Wybiorę sobie teraz jakieś zdjęcie z mojej galerii, na przykład zdjęcie mojego syna. Jeśli będę chciała uploadować to zdjęcie na Facebook, wystarczy, że przycisnę ten znaczek. Aby dane zdjęcie zostało wysłane na Facebook, musi być tutaj taki fistaszek. Robię OK i zdjęcie jest transmitowane. Nokia E7 komunikator wyposażony jest w aplikację OWI Mapy w wersji 3.0.4. Zobaczmy, jak wygląda ta aplikacja na telefonie. Zmienia się interfejs użytkownika. Przede wszystkim na początku decydujemy, co będziemy robić. Czy chcemy ustalić pozycję, wyszukać miejsce, nawigować samochodem, czy nawigować pieszo. Dodatkowe ciekawe aplikacje to możliwość sprawdzenia pogody. Oczywiście w odniesieniu do naszej lokalizacji, obecnie i w najbliższych dniach. Możliwość także sprawdzenia, co dzieje się w naszej okolicy. Jesteśmy w tej chwili w Warszawie. Możemy zobaczyć, jakie koncerty się odbywają, jakie przedstawienia są grane w teatrze. Możemy także sprawdzić repertuar kin. Co ciekawe, w momencie, kiedy znajdziemy film, który nas interesuje, możemy od razu z tego miejsca nawigować do kina, w którym ten film jest wyświetlany. OWI Mapy wyświetlają budynki w 3D. Tu mamy centrum Warszawy i widok na Pałac Kultury. Ciekawym dodatkiem do aplikacji OWI Mapy jest aplikacja On Voice. Aplikację tą można pobrać z OWI Sklepu, a pozwala nam ona na to, żeby do OWI Map dodać własne komendy głosowe, bądź też pobrać komendy głosowe, które zostały stworzone przez innych użytkowników. Ciekawym przedsięwzięciem jest stworzenie przez kanadyjski duet Electrofunk zestawu komend głosowych, które są dostępne do pobrania bezpośrednio przez On Voice. Zobaczmy, jak to się robi. Wyszukamy Romeo. I posłuchamy, jak brzmią. Użytkowników, którzy chcą mieć najnowszą wersję map, zapraszam na strony Nokia Beta Labs, gdzie można odnaleźć już wersję OWI Map SR6. Ta wersja wprowadza pewne nowinki. Jedną z takich nowości jest wprowadzenie komunikacji miejskiej do nawigacji pieszej. W momencie, kiedy chcemy wyznaczyć sobie trasę w dużych miastach, będziemy mogli podejrzeć, jakie tramwaje na tej naszej trasie się znajdują i z których tramwaj możemy skorzystać. Kolejną nowością w odsłonie SR6 jest podpowiadanie wprowadzania tekstu. Takie podpowiedzi znajdują się zarówno w momencie, kiedy wprowadzamy miasto, jak i ulicę, dzięki czemu nie popełnimy błędu. Kolejną nowością jest wprowadzenie map loadera, który wcześniej był częścią oprogramowania OWI Mapy, które znajdowało się na komputerze, do samej aplikacji w telefonie. Dzięki czemu możemy pobrać całe pakiety map bądź wybranych regionów, będąc w zasięgu Wi-Fi. Dzięki temu zaoszczędzimy transmisję danych.
Warto pamiętać, że nawigacja OWI Mapy jest bezpłatna.